rodzinie to problem, który dotyczy przede wszystkim kobiet. Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze sporządzili blisko 1200 tak zwanych niebieskich kart. A przypomnę, że jest to procedura wdrażająca pewien proces weryfikacji, czy w danej rodzinie, czy w danej komórce społecznej dochodzi do przemocy w rodzinie. A liczba kobiet, które szukają pomocy z roku na rok jest coraz większa. Jest to kwestia związana z zwiększeniem świadomości społecznej. Tego, że kobiety zaczynają jak gdyby walczyć o swoje prawa. Najtrudniej jest się przełamać i po prostu poprosić o pomoc. Samo wykonanie telefonu jest dla tych kobiet ciężkie. I czasem jest tak, że odważy się zadzwonić, ale później na przykład nie odważy się już przyjść. Kobieta za wszelką cenę chce utrzymać rodzinę, dom, żeby dzieci miały ojca. I to się ciągnie latami. To się przebacza. Kobieta wierzy w to, że się on zmieni, bo partner tak mówi. W większości jest tylko coraz gorzej. Do przemocy fizycznej dochodzi psychiczna i ekonomiczna, a kobieta staje się więźniem we własnym domu. Uchodziliśmy za dobrą parę, za dobre małżeństwo i nawet sąsiedzi też wypowiadali się w sądzie, że nic nie wskazywało na to, że dzieje się w domu przemoc, bo siedziało w czterech ścianach. Zawsze mąż mi powtarzał, a kto ci uwierzy. Jeszcze gorzej jest w małych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają. Jak wzywałam interwencję policji, to wręcz odwrotnie to się kończyło. Policja oskarżała mnie o to, że wzywam policję nieustannie, że być może, że ja prowokuję męża, że przecież mąż jest bardzo spokojny, on mi nic nie zrobił. Do Łódzkiego Centrum Praw Kobiet w tym roku zgłosiło się blisko 700 poszkodowanych. Kobiety, które tutaj przychodzą, mają zapewnione wsparcie psychologa, bezpłatną pomoc prawną i materialną. Zgłaszać można się również telefonicznie.